Water. Earth. Fire. Air. Cześć, z tej strony Piotr z kanału Metalurgia. I z tej strony Michał z kanału Metalurgia. Jak zawsze. Jednak dzisiaj o metalu nie będzie, bo porozmawiamy sobie o najnowszej płycie zespołu Lonker Sea. Premier 22 lipca. Lonker Sea zdecydowali się na całkiem odważny krok wypuszczenia podwójnego albumu. Na pierwszym krążku znajdziemy niepublikowane wcześniej nagrania, improwizowane sesje, a także nowe utwory po prostu, a na drugim znajdziemy zapis koncertu z klubu w Olsztynie, Piana Czapla. Tak, to prawie 40 minut live'a. Właśnie przed tym nagraniem mieliśmy sporo wątpliwości, czy w ogóle zabierać się do tej recenzji, czy może raczej pogadanki, jak to się za chwilę okaże, bo w zasadzie ktoś kiedyś powiedział, że pisanie czy mówienie o muzyce jest trochę jak tańczenie o architekturze. Jednak spróbujemy się jakoś nad tą płytą zastanowić, trochę wam po prostu o niej opowiedzieć. Lonker Sea są w o tyle korzystnej sytuacji, mam takie wrażenie, że mogą trafiać zarówno do fanów muzyki jazzowej, zarówno do fanów muzyki rockowej, jak i do sceny niezależnej, alternatywnej, jak zwał, tak zwał. Ale to jednocześnie może sprawiać, że wiesz, że każdy z tych... Jak pasujesz wszędzie, to nie pasujesz nigdzie i to może też być zniechęcające. To może być zniechęcające. Natłok dźwięków, emocji może być nieco przygniatający, ale to też zależy od tego, z jakim wy podejściem podchodzicie do takiej muzyki. Czy jest to dla was album, jest to dla was muzyka, którą chcecie chłonąć, którą chcecie przetrawić, którą chcecie się zanurzyć, czy może szukacie czegoś, żeby posłuchać na szybko, coś prostego, szybkiego, niezbyt angażującego. No taki album to nie jest. Tak, w ogóle moim zdaniem oni zdecydowali się na taki dosyć niecodzienny i odważny krok, bo tak naprawdę pokazali trochę, jak ten zespół funkcjonuje od kuchni. Pokazali ten swój język muzyczny, to w jaki sposób się próbują dogadywać na tej płaszczyźnie. I tak jak znajdziemy na przykład nowe utwory, tak jak jest singlowy Dark Mother czy Awakening Part 1 and 2, tak będziemy tu też mieć na tej płycie chociażby sesję, w której gra tylko saksofonista z perkusistą i sobie improwizują. I to nie w tym live'ie właśnie, ale na tej pierwszej płycie, no tak określmy, studyjnej, tak? Powiem ci, że wręcz jest to album bardziej rock'n'rollowy niż wiele rock'n'rollowych albumów, które słyszałem do tej pory. Ponieważ to, z czego byli znani artyści grający w latach 60., 70., taką muzykę, to były właśnie solówki. Były właśnie momenty, kiedy jeden czy dwójka muzyków miało pole do tego, żeby oni sami mogli zagrać. Instrumenty ze sobą rozmawiają, przekrzykują się, walczą ze sobą. To tutaj jest na tym albumie podwójnym szczególnie zarysowane. Każdy z instrumentów ma chwilę, żeby odetchnąć, żeby zabrać głos. No i tego na przykład brakuje mi we współczesnym rock'n'rollu, gdzie wszystko jest takie skompresowane. Wszystko jest nastawione na to, żeby dostarczyć produkt, który jest całością i dostarczyć go jak najszybciej, dostarczyć go prosto, a nie ma miejsca na to, żebyśmy dostali taki produkt, który sami też możemy sobie ułożyć, taką muzyczną IKEA. No dlatego właśnie w tym sensie ta płyta jest na swój sposób bardzo w pierwotny sposób rockowa lub jazzowa lub możemy sięgnąć jeszcze dalej, bo tak naprawdę muzykę improwizowaną grało się od zawsze. Ciekawym zabiegiem jest też zamieszczenie tego live'a na drugiej płycie, czyli no, po prostu zapisu koncertu. Bo tak w przypadku takiej muzyki, jaką gra Lonker Sea, to trzeba mieć świadomość, że te utwory, które prezentują na płytach nagrane w studiu, to jest jedna z odsłon tak naprawdę tego utworu. Jeśli mają jakieś struktury, punkty zaczepienia, to tak naprawdę pomiędzy nimi muzycy raczej poruszają się swobodnie i to jest tylko jeden z wielu obrazów, jak ta muzyka może zabrzmieć.
A w przypadku koncertu rzeczywiście słychać, jak to wszystko fermentuje, jak oni się dogadują, to jest bardzo cenne. Jak teraz Boro wspomniał, muzyka Lonkersi na żywo jest muzyką w pół improwizowaną. Są szkielety tych utworów, które można usłyszeć na albumach. Na żywo są one rozbudowywane, są dokładane nowe cegiełki, właśnie tak jak mówiłem. Taka zabawa elementami, układanie ich w różnych strukturach i myślę, że dlatego też wydanie na płycie tego koncertu, jakiegokolwiek koncertu tak naprawdę, ale wydanie na płycie koncertu w przypadku tego zespołu ma szczególne uzasadnienie. Możemy sobie porównać muzykę z albumów studyjnych, porównać to koncertowe i sami widzimy, jakie elementy zostały przetworzone, jakie elementy zostały złożone. I myślę, że więcej zespołów takich właśnie improwizujących powinno się decydować na taki krok, bo to też może zawsze zachęcić potencjalnego słuchacza do zobaczenia na żywo zespołu. A to jest właśnie istota tej muzyki. A to jest istota tej muzyki, że powinno się jej słuchać przede wszystkim na żywo. Także od nas to chyba tyle. Możecie zapamiętać ładny bon od Michała, że Lonkersi jest ikoną polskiej sceny muzycznej. Nie powiemy, że nie musicie się z nami zgadzać, czy że musicie, bo w sumie nie o to w tym akurat chyba w vlogu chodziło. Że sprawdźcie tę muzykę, sprawdzajcie koncerty Lonkersi i tyle. I tyle. Cześć.